Hej, balance update'y w GW2 to nic nowego, niektóre klasy są znerfione, niektóre klasy są zbuffowane. W związku z tym też bardzo często pojawiają się pytania, czy to na Discordzie, czy to na streamach, czym teraz grać, jakich broni używać, jakie traity wybrać, runy, sigile, reliki itd. W tym materiale pokażę Wam bardzo fajną stronę, z której osobiście korzystam. Mówimy oczywiście o stronie z buildami i nazywa się ona Snowcrows. Jest to bardzo fajna strona, na której znajdziecie aktualne buildy do kontentu PvE. Czyli do rajdów, fraktali, strajków i tak dalej. Na górze strony mamy trzy główne zakładki. Mamy buildy, oczywiście tutaj w zależności od tego, jaką klasą gracie, no to sobie tutaj wybieracie. Są także guide'y, czyli ogólnie informacje na temat całego kontentu PvE oraz benchmarki. Tutaj generalnie znajdziecie aktualne bench'e dla klas, czyli który build, ile robi obrażeń i tutaj macie tabelkę, także posortowane dla DPS-ów, dla quicknessa i dla alacrity. Nie ma tutaj aktualnie wszystkich klas, ponieważ nieco ponad tydzień temu był balance update, no i te klasy tutaj się dopiero pojawiają zbenchowane, no ale jak widzicie na tydzień czasu, to tych buildów jest tutaj już bardzo dużo poupdate'owanych, no i oczywiście na przeciągu kilkunastu dni te buildy będą cały czas tutaj wskakiwać. No ale powiedzmy, że gracie Tiffem i szukacie czegoś dla Tiffa, także wybieramy tutaj sobie Tiffa i mamy tutaj bardzo fajną listę rekomendowanych buildów efektywnych dla początkujących, a także taką listę buildów, które kiedyś tam były, działały i no po prostu one tutaj są. Bezpośrednio na liście mamy nazwę konkretnego builda, kiedy został zupdate'owany, trudność, a także jego archetyp, czyli na przykład power DPS albo condition DPS, czy tam alacrity i tak dalej. Powiedzmy, że mnie interesuje jakiś build na Daredevila, także tutaj niczego nie ma, wchodzimy na effective, jest power Daredevil i tutaj od razu mamy pros and cons, czyli plusy i minusy takiego buildu, możecie sobie zobaczyć. Plusach mamy dobrą mobilność, dużo CC, łatwe do nauczenia, prosta rotacja. Na minusach mamy resource management, tutaj chodzi oczywiście o punkty inicjatywy, ponieważ ataki z broni na Tiffie nie mają cooldown, tylko zabierają punkty inicjatywy. Mamy tutaj także informacje o kondycjach oraz o bunach, bo tutaj w trajtach mamy coś takiego, że im mobek ma więcej kondycji, im mamy więcej bunów, to więcej bijemy. Skala uptime to już nie jest tak naprawdę ważne, to powinni usunąć. Movement to też chodzi o sam playstyle na tym Tiffie, ponieważ mamy coś takiego jak zenhansowany dodge, więc po tym jak zrobimy dodge'a, nasz dodge zadaje obrażenia, też my zadajemy po dodge'u więcej obrażeń, więc tutaj jesteśmy tak naprawdę zmuszeni, żeby dodge'ować. No i ten movement, czy chcemy, czy nie chcemy, jest od nas wymagany. No i animation locki to jest coś takiego, że jak klikniemy spell, no to tam przez ułamek sekundy, czy przez pół sekundy po prostu nie możemy nic robić, więc musimy na to uważać, ponieważ te pół sekundy może także czasami zadecydować, czy zginiemy, czy nie. Poniżej mamy itemy, z których korzystamy, czyli armor, akcesoria, bronie, runy, sigile, relik, infuzje oraz food. Jak widzicie, ten Tiff korzysta z full berserker seta, czyli to jest power, precision oraz ferocity. Oprócz backpisa tutaj mamy assassin backpis. Dlaczego? No bo tutaj po prostu chcemy docisnąć do 100% critical chance'a. Widocznie jest ten assassin pis potrzebny, aby ten Tiff miał 100%. Do tego mamy runy Dragon Huntera, jest Relic of the Tiff, bardzo popularny na power DPS-ach i na sigilach mamy Force Impact. Jeśli chodzi o te infuzje, to generalnie na początku możecie sobie je odpuścić, bo to są takie statowe infuzje. Jak robicie fraktale, to na razie kupujcie sobie te zwykłe plus dziewiątki, bo tak naprawdę te statowe infuzje są dość drogie i szkoda na nie po prostu na początku kasy, a aż takiej dużej różnicy w DPS-ie one wcale nie robią. No i oczywiście poniżej mamy fooda, którego chcemy używać. Pod itemami mamy spele, z których chcemy korzystać, a także cały nasz build. Jeśli nie chce Wam się tego ustawiać ręcznie, tutaj macie taki guzik copy build template, no i wklejacie to po prostu do template'u do gry. Zanim zaczniecie grać, jakimś buildem dobrze jest oczywiście sobie przeczytać te wszystkie spele, co one robią, a także traity, jak tutaj konkretnie build dany działa. Pod spelami też bardzo często macie takie informacje na temat tego, kiedy ich używać, jak ich używać, też w jakich sytuacjach zamienić je na przykład na inne. Tak samo jak macie tutaj opisane daggery, w sytuacji jak przyda wam się jakiś inny utility spell, na przykład jakiś shadow step, no to śmiało możecie sobie go wymienić i używać go zamiast tych daggerów. Po lewej stronie macie całą rotację, tutaj chodzi oczywiście o kolejność klikania klawiszy tak, żeby zrobić jak największe obrażenia. Pod traitami macie także materiał wideo i on po prostu pomaga wam zrozumieć daną rotację, jak to mniej więcej wygląda. No tutaj macie po prostu osobę, która robiła te benchmarki. Wejdziemy sobie także na chwilę na tą stronę z guidami. Jak widzicie, mamy tutaj Cosmic Observatory, a także Temple of Phoebe Guide, czyli to są te najnowsze dwa strajki. W zakładce Getting Started macie tutaj info na temat breakbarów, ogólne informacje na temat gearu, jak dołączyć do składu, tutaj macie wszystko bardzo fajnie opisane. Tutaj są także skróty na bossy rajdowe, jak nie wiecie co oznacza VG, Gore, Sub, Slot, Trio, Mat i tak dalej. No to tutaj macie bardzo fajnie to wszystko objaśnione. Także skróty do klas.
Golem Setup, czyli ogólnie jak wejść na golema i jak ćwiczyć rotację. Arc DPS, czyli to jest taka nakładka add-on po prostu do GW2, który pokazuje wam DPS-a. Są także guide do rajdów, do strajków, naprawdę tego jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Także jak was, no nawet są dungeony, troszkę zapomniany content, no ale jak was interesuje coś takiego, możecie sobie to poczytać i na pewno będzie wam dużo łatwiej wejść w taki content. Oprócz contentu PvE mamy także PvP oraz WWW, także pokażę wam jeszcze jedną stronę, która nazywa się Hardstack. I tutaj po kliknięciu na buildy wybieracie sobie konkretny build, powiedzmy elementalista, to macie taki zbiór tych buildów i macie tutaj pod PvP, pod grupowe PvE, także no to są te rajdy, fraktale, pod WWW. W zergu, czyli to po prostu chodzi o to, że biegacie sobie w grupie. No i także są buildy na Open Worlda, także ta strona oferuje dużo większą ilość buildów na różnoraki content. Tutaj macie rolę, trudność, kiedy był patch, także też macie tutaj pokazane, kiedy był zaktualizowany ten build. Wejdźmy sobie na przykład na Fresher Catalysta, no i jak widzicie to i wygląda to bardzo podobnie, tak jak było na poprzedniej stronie. Mamy traity, amulety, no tutaj akurat nie ma takiego pełnego gearu, no bo PvP tutaj mamy tylko amulet, runy, bronie, sigile i traity oczywiście. Poniżej mam build template, który można skopiować, no i także opisany build, w jaki sposób z niego po prostu korzystać. Tutaj na PvP bardzo fajnie to jest objaśnione. Zarówno na PvP, jak i możemy też sobie zobaczyć jakiś build na WWW. Tutaj też jest pokazane, że to jest recommended. No i tutaj już mamy konkretny build, full Mistral set, runy water, trinkety, bronie, sigile, na dole mamy oczywiście spele, build template tak samo do skopiowania i opisany cały build. I z grubsza to by było na tyle, oczywiście jak macie jakieś pytania to piszcie w komentarzach. Możecie zajrzeć na naszego Discorda oraz oczywiście na Twitcha, na którym streamuję. Wszystkie linki będziecie mieli w opisie. No i co, jak materiał się przydał, komentarz, łapka pod zasięgi, a także suba, by być na bieżąco. Miłego dnia, miłego wieczoru, trzymajcie się, hej!